Ale będę dzisiaj słoneczna. Postaram się to teraz rozetrzeć. O, wow! To działa, słuchajcie, naprawdę to działa. Siemanko, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście w formie po świętach, że brzuchy nie przejedzone, a jeżeli przejedzone, to już wszystko z Was zeszło i tanecznym krokiem wkroczyliście w kolejny tydzień. Dzisiaj zapraszam Was na teścik kilku nowości z Sephory, między innymi nowości Huda Beauty, a wśród nich na przykład niebieska maskara, ale to nie wszystko. Słuchajcie, Huda wypuściła syntetyczne, precyzyjne pędzelki, dlatego że przy okazji wskoczyła na rynek z nowymi paletami, w których znajdziemy również cake linery, czyli linery, które aktywujemy wodą, dzięki czemu można je umieścić w takiej oto palecie prasowanych cieni i nie powinno się tutaj nic razem połączyć i nic mazać. Ale to nie wszystko, co będziemy dzisiaj testować, ponieważ mam w zanadrzu jeden podkład z Make Up For Ever, który dostałam jakiś czas temu w paczce PR-owej od Sephory i zauważyłam, że w internecie sporo osób się nim zachwyca. I co prawda, to nie jest do końca mój kolor, jak widzicie, ale jeżeli mam rozważyć zakup tego podkładu w jaśniejszym odcieniu, no to muszę sprawdzić jego właściwości, nawet jeżeli mam go w wersji trochę ciemniejszej niż powinnam. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Zaaplikujemy go dzisiaj na twarz i zobaczymy, czy jest się tutaj czym podniecać po prostu. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! Jak się możecie spodziewać, właśnie od podkładu sobie dzisiaj zaczniemy. Jest to dokładnie Make Up For Ever HD Skin Foundation i ja mam go w kolorze jakimś przedziwnym. 1Y08. Cokolwiek to znaczy, ale mam wrażenie, że ma ciut takie żółtawe tony. Mam nadzieję, że nie będzie oksydował. Jeżeli nie, no to jeszcze będę w stanie znieść ten kolor. Chociaż tak jak widzicie, dosyć mocno się tonacyjnie odcina od mojego koloru skóry. Ale sprawdźmy go, nie skreślajmy na samym starcie. Jak widzicie, konsystencja jest taka dość kremowa, ale jednocześnie nie jest jakoś bardzo super mocno gęsty. Ale będę dzisiaj słoneczna. Postaram się to teraz rozetrzeć. Ale jeśli chodzi o właściwości, to jest to taki naprawdę lekki podkład, dający efekt make-up, no make-up. Ten podkład nie osadza się na skórze, nie jest jakoś ultra mocno kryjący, tylko pięknie się w nią wtapia, przynajmniej na razie. Jedyne, co nas może razić, no to fakt, że się odcina. Na razie naprawdę dobrze wygląda, a to nie jest łatwe zadanie, jeżeli podkład nie jest w odpowiednim odcieniu. Wtedy takie podkłady potrafią na buzi plamić i nie wyglądać do końca dobrze. A tutaj, mimo tej różnicy, jestem w stanie go dość równomiernie w skórę wklepać, a zaznaczę, że nie ma pełnego krycia, także wow! Ten pigment naprawdę ładnie i równomiernie się rozkłada. Chociaż jest zdecydowanie za żółty. Okej, podkład nałożony. Powiem Wam, że wygląda naprawdę zaskakująco świeżo, lekko, ale czy to jest efekt bardziej powalający niż po podkładzie L'Oreal True Match Nude? Nie powiedziałabym. Ma trochę bardziej matujące wykończenie, przynajmniej tak na razie mi się wydaje, bo jak widzicie, jest delikatnie błyszczący, ale po chwili dąży do matu. Co prawda nie będzie to pewnie mat tępy i całe szczęście, bo ten podkład raczej ma właściwości takiego naturalnego wykończenia. Zaaplikuję teraz korektor, który pozwoli mi utrzymać ten makijaż w jakichś tam, wiecie, kolorystycznych ryzach i zaaplikuję NYX Bare With Me Concealer. Zobaczcie, coraz więcej mi go tutaj ubywa, naprawdę się lubimy. I to jest kolor light, czyli drugi w kolejności. Bardzo ładnie te produkty się ze sobą łączą. Makijaż wygląda bardzo ładnie i gładko. Nie czuję się taka, wiecie, wytapetowana, ale jednocześnie wszystkie tutaj niedoskonałości zostały przykryte. Swoją drogą, jeżeli znacie już ten podkład z Make Up For Ever i macie go w jaśniejszym odcieniu, to dajcie mi znać, jaki kolor powinnam sobie kupić, bo naprawdę jestem póki co zaciekawiona, więc możliwe, że się na niego skuszę. Podkład i korektor już przyklepane, więc pora utrwalić makijaż. Wykorzystam najpierw puder Puff Cloud od Paese. Pudruję nim zarówno przestrzeń pod okiem, jak również tutaj przestrzeń bruzdy nosowo-wargowej, obszar policzka, nosa i strefę T, bo bardzo fajnie mi się w tej roli sprawdza. I jeszcze delikatnie otulę resztę twarzy pudrem Huda Beauty w tym lekko różowym kolorze, czyli dokładnie Cherry Blossom Cake, żeby właśnie zneutralizować delikatnie te żółte tony podkładu.
O rety, jaki on jest naperfumowany. Zawsze o tym zapominam, ale po prostu można się trochę przydusić. Dobra, moi drodzy, zaczyna to całkiem fajnie wyglądać. Jeszcze poprawię sobie bronzerem i myślę, że tutaj wszystko ładnie się scali do tego stopnia, że mogłabym nawet dzisiaj wyjść z domu, chociaż nie planuję, ale przyznacie sami, że nie wygląda to jakoś bardzo, bardzo źle. Przechodzę do bronzera i wykorzystam paletkę Facetune od Maxmo, to jest tam nowość. I powiem Wam, że całkiem chętnie z niej korzystam ostatnio, zresztą to widać. Już jest nawet pewne zużycie zauważalne, w szczególności właśnie w bronzerze. Wykonturuję sobie twarz i zaraz do Was wracam. Co by nie tracić czasu, jeszcze w międzyczasie zaaplikowałam róż i rozświetlacz z tej samej paletki. Tak prezentuje się gotowy makijaż twarzy. Teraz zbliżę Was do siebie i przejdziemy do testu paletek Huda Beauty. W międzyczasie na powieki zaaplikowałam już bazę z Inglota, także pora przejść wreszcie do testu nowych paletek marki Huda Beauty. Tak jak widzicie, design tych palet jest dosyć oryginalny, ale szczerze nie podoba mi się. Nie wiem, o co chodzi. Tutaj w ogóle mamy do czynienia z takim ogumionym przodem. Cała ta przednia część palety jest zrobiona jakby z gumy. No ale nie wiem, czy to połączenie kolorów, czy właśnie to ogumienie sprawia, że te paletki wyglądają trochę jakby, nie wiem, tanio, ale jednocześnie zgniło. To jest taka moja, wiecie, prywatna preferencja, ale ogólnie nie są to paletki, które wystawiłabym na toaletce i je podziwiała. W każdym razie, jeśli chodzi o zawartość i to, co kryje się w środku, to co do fioletowej paletki, trochę bolą mnie oczy, kiedy widzę te dwa skrajne kolory błysków połączone jakby w jeden cień. Przecież używając tego cienia, zaraz on będzie cały brudny, te kolory się wymieszają i zresztą to są dwa skrajne kolory, jeśli chodzi o koło kolorów, więc pewnie będzie się robiło takie błotko na samym środku. Także no, nie do końca mi się podoba idea tej paletki. Jeśli chodzi o cake liner, to jest to ten fiolet, także później będziemy aktywować go wodą i zaaplikujemy w formie eyelinera właśnie. Jeśli chodzi o kolorystykę tych cieni, to też dla mnie wygląda tak troszkę zgniło. Ale zobaczymy, może będę się dobrze czuła w tych tonacjach, jestem ciekawa. Co do drugiej paletki, to tak jak jej design tutaj wskazuje, mamy tutaj do czynienia z niebieskościami i zieleniami, tak właśnie jest. Już tutaj mamy też taki podwójny cień, ale te kolory nie są tak skrajne, więc jeszcze myślę, że ma to rację bytu. Cake liner to ten niebieski. Też ciekawa kolorystyka, ale nie do końca w moim guście i też wygląda na nieco przybrudzoną. No zobaczymy, moi drodzy. Nie chcę tutaj skreślać Hudy tylko dlatego, że nie do końca design nowych paletek mi się podoba. I w pierwszej kolejności pod łukami brwiowymi zaaplikuję beżowy cień, akurat z paletki Sultry od Anastasia Beverly Hills. I zacznę może od tej paletki w niebieskościach. Rozpoczniemy makijaż od tego najintensywniejszego niebieskiego koloru. Zobaczymy, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o tak intensywny kolor, dość problematyczny w produkcji. Ojej, jest dosyć suchy. Wcale nie chce się aż tak gładko rozkładać. I dość mocno, jak widzicie, wżera się w skórę, także roztarcie go nie jest aż takie intuicyjne. No nie podoba mi się za bardzo ten niebieski cień, bo dosyć ciężko jest go ładnie rozetrzeć do chmurki. Także z każdym budowaniem pigmentacji i z każdą dodatkową porcją mam ten lęk, że nie będę w stanie jej rozetrzeć. Plus jest jednak taki, że mimo tej dosyć suchej konsystencji cień nie osypuje się, bo dosyć mocno przylega do pędzla, a później od razu przykleja się do powieki. Nawet trochę za bardzo się przykleja. No ale małymi kroczkami mam nadzieję, że zbuduję sobie tutaj jego intensywność i nie zostanę na lodzie z jakimiś plamami na powiekach. Udało mi się ten cień względnie rozetrzeć, także teraz przejdę może do tej zieleni. Tak się do mnie uśmiecha i naprawdę kusi, także zobaczmy, jak będzie wyglądać na powiece. Zieleń już ma troszeczkę więcej aksamitności w sobie i od razu widać to przy aplikacji. Jest skubana, bardzo mocno napigmentowana. Trochę kojarzy mi się z jakością cieni w paletkach Be Perfect. Następnie skorzystam chyba z tego niebieskiego i postaram się połączyć ten ciemniejszy, królewski niebieski z zielenią. Po prostu też mam nadzieję, że ten niebieski będzie miał trochę lepszą konsystencję, więc łatwiej będzie mi te dwa cienie połączyć. Okej, jest dokładnie jak myślałam.
faktycznie tym cieniem jestem w stanie lepiej połączyć zieleń z niebieskim. I jeszcze czystym pędzelkiem postaram się dotrzeć granicę. Okej, powiem Wam, że wygląda to naprawdę dość ładnie już na tym etapie. Skorzystam jeszcze z najciemniejszego niebieskiego, takiego wręcz granatowego już cienia i wzmocnię nim zewnętrzny kącik. Ulala. No, on tutaj dodał takiego kopa tej niebieskości. Jednocześnie nadal nie widzę, żeby cokolwiek mi się osypało. Dobra, moi drodzy, cieniowanie póki co wygląda tak, ale zróbmy sobie krótką przerwę od tych niebieskości, przejdźmy do drugiej paletki i będę z niej korzystać na drugim oku. I tak się zastanawiam, od którego cienia zacząć, może też od tego ciemniejszego fioletu. To jest właściwie najciemniejszy cień w tej paletce. I to jest taki zgaszony fiolet w chłodnej tonacji. Raczej ten odcień fioletu kojarzy mi się z jesiennymi paletami, a nie z propozycją wiosenną. Ewentualnie taki fiolet wsadziłabym najchętniej do neutralnej paletki, żeby uzupełniała delikatnie kolorystykę nudziaków, najlepiej takich w chłodnej tonacji. No też troszeczkę prześwituje ten fiolet i nie do końca jestem w stanie w 100% go tutaj wbić, ale zrobię co w mojej mocy. I ta paleta nie jest skomponowana analogicznie do tej zielono-niebieskiej, także tutaj będę musiała skorzystać z trochę innej konfiguracji cieni, żeby to miało ręce i nogi. Skorzystam jeszcze z tego najjaśniejszego fioletu w palecie i postaram się rozetrzeć granice. To jest taka lawenda. Też mamy tutaj do czynienia z takim chłodnym odcieniem, wręcz lekko sinym. Lecimy dalej z cieniowaniem. Użyję teraz tego pomarańczowego cienia. O rety, co to za połączenie kolorów. Mam nadzieję, że będą w stanie się ze sobą tutaj zgrać, bo znacznie trudniej jest połączyć ze sobą dwa skrajne kolory. Tutaj mamy niebieski i zielony, więc na kole kolorów leżą one obok siebie, ale jeśli chodzi o pomarańczowy i fioletowy, no to one już leżą właściwie po skrajnych stronach na kole. Także mam nadzieję, że mi się to uda tutaj wszystko zgrać. Myślę, że tak. Myślę, że sytuacja jest opanowana. Następnym cieniem będzie już ten trochę bardziej morelowy, bardziej stonowany kolor. I swoją drogą sprawdzę, czy tego cake linera mogę użyć również w formie takiego cienia po prostu. Czy to ma sens? Bo w paletce Morphe, tej, którą ostatnio testowałam, były właśnie takie cake linery, których śmiało można było używać w postaci cienia. Ale niestety ten jest trochę za suchy, za bardzo taki kamienisty i niestety nie transferuje się pigment, także wracam do ciemniejszego. I wewnętrzny kącik wykończę pomarańczowym. Właściwie łączę ten pomarańczowy z morelowym. Pomarańczowy cień aplikuję również w samym wewnętrznym kąciku, żeby uzyskać taki, wiecie, trochę efekt Kleopatry. I jeszcze na sam koniec, jako wisienka na torcie co do cieniowania matami, skorzystam z tego zgniłego żółtego cienia i zaaplikuję go w wewnętrznym kąciku. No ten żółty jest totalnie nie w moim stylu, jeśli chodzi o kolorystykę. Z tymi fioletami jeszcze jakoś w miarę gra. Chociaż na granicy połączeń fioletu i pomarańczowego robi się takie błotko. Tego nie można uniknąć, bo tak jak Wam powiedziałam, są to skrajne kolory. Przechodzę do drugiej paletki i również rozpocznę cieniowanie dolnej powieki tym niebieskim, od którego zaczynałam na górze. Naprawdę dużym plusem jest fakt, że te cienie nie osypują się, bo gdyby niebieskim się osypał teraz na policzki, to prawdopodobnie nie byłabym w stanie się go pozbyć. Tylko wgryzłby się w policzki i pozostawił taką siną poświatę. Następnie przechodzę do zieleni. A w wewnętrzny kącik zaaplikuję najjaśniejszy cień z paletki, czyli taki dosyć słoneczny, zielony odcień. Ładny! Śliczny jest i w ogóle jaki intensywny przy tej całej swojej pastelowości.
W międzyczasie potraktowałam też linię wodną mojego prawego i lewego oka i skorzystałam z nowości Golden Rose, to są te kolorowe kredeczki. No i cieniowanie matami prezentuje się następująco, więc przejdźmy wreszcie do błysków. I skorzystam najpierw z NYX Glitter Primera, wklepię go cieniutką warstwą w powiekę. Zaaplikuję sobie któryś z błysków i tak się zastanawiam w ogóle nad tym mozaikowym, bo to jest połączenie kilku różnych kolorów, czyli takiego właśnie zielonkawego i niebieskiego, ale on w gruncie rzeczy wychodzi bardzo chłodno-niebiesko. Jeśli chodzi o ten cień, skorzystam chyba z tego jaśniejszego. Chociaż dosyć problematycznie aplikuje się go na palec, ale postaram się, bo myślę, że jest tego wart. Okej, błysk nie jest w żaden sposób odstający od innych palet Huda Beauty, ale nie jest też niczym innowacyjnym, po prostu dobrej jakości błysk w takim zielonkawo-seledynowym odcieniu. Wklepię cieniuteńką warstwę NYX Glitter Primera i zastanowię się w międzyczasie, którego ewentualnie cienia użyć. Pewnie to będzie ten pomarańczowy. O wow, wygląda dosyć mocno złociście. Mniej pomarańczowo niż mi się wydawało, że będzie wyglądał. I o ile zgoda, ten pomarańczowy cień faktycznie nie jest niczym wyjątkowym, o tyle w paletce mamy również Cake Liner i właśnie aktywowałam go sobie wodą. Mamy też syntetyczne pędzelki od Huda Beauty, które wyglądają nawet na dość precyzyjne. I zobaczymy, ile warte są właśnie te eyelinery. Zaczynam sobie od wewnętrznej części mojego oka. No na razie pigmentacja pozytywnie zaskakuje. Jaskółka jest takim, myślę, najlepszym wyznacznikiem. O, wow! To działa, słuchajcie, naprawdę to działa. Naprawdę da się zrobić tym kreskę. I trochę żałuję, że Huda nie wypuściła całej paletki z cake linerami, zamiast wprowadzać paletkę, której tylko niewielkim elementem są właśnie takie produkty. Przejdźmy do drugiego oka, sprawdzimy sobie ten drugi eyeliner w fioletowym kolorze. Oczyściłam pędzelek i przechodzę do drugiego oka. Kolor tego fioletowego eyelinera super, bardzo mi się podoba. Wreszcie nie jakiś wypłowiały. Co prawda troszkę ten liner wygląda ciężko, mimo tego, że nałożyłam właściwie tylko jedną warstwę, bo pigment był zadowalający, to jednak pojawiają się takie jakby lekkie załamania, efekt suchości tego eyelinera i takiej jakby dodatkowej na nim faktury. No ale już to tak zostawię, bo nie jestem w stanie na to wpłynąć. Niestety tak z niektórymi cake linerami bywa, nawet z tymi Suva Beauty, także tym bym się aż tak nie przejmowała. Wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i za chwilę do Was wrócę. Okej, kochani, i wracam do Was z przyklejonymi rzęsami, ale nie pamiętam, co to za model. Prawdopodobnie strzelam, że oczywiście Ardell Wispy Studio Effects, ale nie mam tej pewności, bo trochę są krótsze we wewnętrznych kącikach. W każdym razie tak prezentują się makijaże moich oczu. Dajcie znać, który fajniejszy, która paletka bardziej Wam się podoba. Która mi się bardziej podoba, to pozostawię na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Teraz oddalę Was od siebie, przejdziemy do szybkiego makijażu ust i właśnie do wspomnianego przed chwilą podsumowania dzisiejszych nowości. A jeśli chodzi o usta, to skorzystam, myślę, że z jednej z pomadek Golden Rose Miss Beauty Stay Matte Lip Color w kolorze 04 Candy Love. Ale fajnie ten kolor wygląda, zarówno do tego niebieskiego, jak i pomarańczowego oka. Pomadka nałożona, ale zapomniałam kompletnie o tej niebieskiej maskarze i zaaplikowałam po prostu taką z Golden Rose w zielonym opakowaniu z tej nowszej kolekcji. Ale powiem Wam, że jestem ciekawa, jak ona zadziała. W ogóle jest taką maskarą dwustronną. Z jednej strony ma, słuchajcie, podkręcać i wydłużać, a z drugiej dodawać objętości. Zobaczcie, to jest taka szczota z jednej strony, a z drugiej taka. Także myślę, że zaaplikuję sobie tę maskarę tylko na dolne rzęsy i zobaczymy, czy jest wystarczająco intensywna. Co prawda aplikuję ją już na czarną maskarę, więc tylko delikatnie złamię jej kolor. Ale nie, powiem Wam, że jest to nawet widoczne. Co prawda przy tak intensywnym kolorze makijażu oka w niebieskościach troszeczkę się ten kolor rzęs gubi,
Ale myślę, że gdybym miała bardziej neutralny make-up, to maskara byłaby znacznie lepiej widoczna. Z drugiej strony też zaaplikuję ją, tak wiecie, symbolicznie. Okej, maskara zaaplikowana i tak jak może jesteście w stanie dostrzec, delikatnie podkręca ten makijaż właśnie taką niebieską nutą, ale nie jest to nic nazbyt intensywnego, ciemnego, rzucającego się w oczy, przynajmniej przy tak intensywnie kolorowych makijażach. Także teraz oddalę Was od siebie i przejdziemy do podsumowania dzisiejszego makijażu. I to tyle, makijaż mogę uznać za skończony, także przejdźmy już do podsumowania. Zacznijmy sobie od podkładu, który faktycznie o dziwo pozytywnie mnie zaskoczył, nawet mimo tego zbyt ciemnego dla mnie i zbyt żółtego jednocześnie koloru. Naprawdę wygląda na twarzy bardzo gładko, bardzo naturalnie, semi-matowo, jest trochę bardziej matowo niż L'Oreal True Match Nude, ale jednocześnie nie wygląda sucho i bardzo ładnie wtapia się w fakturę skóry, nie tworzy efektu maski, nie osadza się na skórze, naprawdę wygląda, że tak powiem, profesjonalnie i bardzo mi się to podoba i bardzo możliwe, że jeżeli dobrze się utrzyma, to kupię go sobie w jaśniejszym odcieniu, tylko muszę namierzyć, o co chodzi z tą kolorówką i z tymi dziwnymi oznaczeniami, bo tutaj jest 1Y08, więc podejrzewam, że ten Y oznacza yellow, czyli żółte tony, ale który będzie jaśniejszy i w chłodnej tonacji, czy w ogóle taki istnieje, tego się muszę po prostu dowiedzieć. Póki co naprawdę wygląda to pięknie i jestem mega zadowolona, ponieważ też to krycie wcale nie jest najdelikatniejsze. Wszystkie jakieś takie niedoskonałości, zaczerwienienia przebijające krostki, czy przebarwienia po krostkach zostały przykryte. Jeśli chodzi o paletki Huda Beauty, to początkowo trochę po nich pocisnęłam, ale nadal nie ukrywam, że nie podoba mi się design tych paletek. W każdym razie co do samej jakości cieni, to jestem raczej zadowolona. Jedyny minus to ten niebieski, od którego zaczynałam, który wychodził na powiece dosyć sucho i nierównomiernie i trochę mocno się przyklejał w niektórych partiach. No ale reszta cieni naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W ogóle się te cienie nie osypują, nie mam kompletnie żadnego osypu, żadnej takiej mgły pod oczami, czy to w fioletowym, czy niebieskim kolorze, także naprawdę czystość pracy na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o te eyelinery aktywowane wodą, też jestem pozytywnie zaskoczona, bo fajnie mi się je aplikowało, bardzo szybko, bezproblemowo. Troszeczkę wyglądają ciężko, ale zwykle cake linery tak wyglądają, że jednak tworzą taką bardzo matową fakturę na powiece i ona się trochę mocniej wyróżnia i trochę ciężej wygląda. Ale tak czy siak makijaże oczu bardzo mi się podobają. Chyba dzisiaj zdecydowanie bardziej podoba mi się strona niebiesko-zielona i ta kolorystyka paletki niebiesko-zielonej bardziej mi się podoba. Chociaż w ankiecie na Instagramie, jak Was zapytałam o to, którą paletę byście wzięli, gdyby rozdawali je za darmo, to więcej osób było po stronie fioletowej paletki, ale szczerze, mi się wydaje, że jednak jakbym miała coś brać za darmo, to prędzej wzięłabym tę niebiesko-zieloną. I na pierwszy rzut oka, ale też teraz po przetestowaniu tych paletek, bardziej podoba mi się nasycenie i jakość cieni po mojej lewej stronie, czyli po stronie z tą niebieską paletką. Jestem zadowolona, fajnie to wygląda, ale to już jest kolorystyka dla koneserów. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu może się podobać, bo też mi do końca te paletki się nie podobają. Także to by było tyle na ten moment. Mamy godzinę dość późną, bo 16:15, ale myślę, że pobędę w tym makijażu znowu do jakiejś 22, 23 i przyjdę do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości i zobaczymy, jak utrzyma się ten podkład. Póki co wygląda prześlicznie, aż jestem w szoku, jak ładnie i gładko się to prezentuje. Także do zobaczenia później. Pa, 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 pa. Okej, kochani, wracam do Was po kilku godzinach. Jest dokładnie 22:53, także ten makijaż mam na twarzy kilka ładnych godzin i powiem Wam, że jestem w szoku, że kompletnie się nie wyświeciłam i w ogóle podkład utrzymał się w sposób moim zdaniem nienaganny. Cera wygląda przepięknie i sądzę, że jeszcze przez długie, długie godziny wyglądałaby dobrze. Także słuchajcie, ja kupuję ten podkład w jaśniejszym odcieniu, bo naprawdę mnie zaciekawił, a kompletnie się tego nie spodziewałam. Ja też nigdy nie miałam zbyt dużych doświadczeń z marką Makeup Forever. Kojarzę ich korektory, już nie pamiętam jak dokładnie
dokładnie się nazywało, ale to jest super kryjące. A jeśli chodzi o podkłady, to nie miałam doświadczeń, także naprawdę jestem pod wrażeniem i nawet ten żółtawy kolor, słuchajcie, się dzisiaj obronił. Ale też pamiętajmy o tym, że jednak zneutralizowałam go zarówno różowym korektorem, jak również później różowym pudrem z Huda Beauty. Wygląda to nadal pięknie, świeżo, nienagannie, nigdzie się nawet ten podkład nie zebrał, także wow, dla mnie szok. Jeśli chodzi o cienie Huda Beauty, to również wszystko pozostało na swoim miejscu w sposób perfekcyjny. Zarówno cieniowanie, jak i ta kreska. Także tutaj w tym temacie również nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. A jeśli chodzi o usta, to pomadki w ciągu dnia nie dokładałam, ale teraz dołożyłam odrobinę błyszczyku z Lovely, z kolekcji Pink Army Splash Lip Gloss. Bardzo fajny, polecam. Także to by było wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dajcie mi znać, czy zaciekawiła Was któraś paletka z Huda Beauty. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie są to takie palety pierwszego wyboru, ale myślę, że warto rozważyć je, w szczególności wydaje mi się tę niebiesko-zieloną jako uzupełnienie kolekcji do akcentów kolorystycznych. Fioletowa aż tak bardzo mojego serca nie skrada, ale zdaję sobie sprawę, że może być bardziej atrakcyjna dla większości. Dzięki za uwagę, ściskam Was bardzo serdecznie, buziaczki, pa, 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 pa.